Rozwój projektów kształcenia zawodowego w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, szansą na nowy wizerunek gospodarczy powiatu, to hasło, pod którym odbyła się konferencja zainicjowana przez starostę Kraśnickiego. Sympozjum odbyło się w budynku Zespołu Szkół w Wólce Gościradowskiej i służyło odpowiedniemu przygotowaniu samorządu powiatowego do stworzenia warunków kształcenia młodzieży z zakresu odnawialnych źródeł energii. Współorganizatorem przedsięwzięcia była Krajowa Izba Gospodarcza Ekorozwój. Prezes zarządu izby omówił znaczenie wprowadzenia nowej ustawy dla rozwoju OZE w Polsce. Przy energetyce rozproszonej, tam gdzie każdy obywatel, każdy, kto posiada domek jego rodziny, mieszkanie, bądź nawet siedzibę w wspólnocie, czy w innym, gdzie ma, tak jak w przypadku pana starosty, czy wójta burmistrza, określony zakres obiektu użyteczności publicznej, tam po prostu są ci przyszli klienci w setkach tysięcy. Nowa ustawa, jeśli wejdzie w życie, wprowadzi nowe definicje makro i małych instalacji. Powyższe instalacje będą korzystać z licznych przywilejów, dzięki temu odnawialne źródła energii będą się lepiej rozwijać. Do tego, by wdrożyć ten system, trzeba jednak przygotować odpowiednio kadrę, która zajmowałaby się montażem i obsługą urządzeń. Chcielibyśmy właśnie tutaj na bazie naszych dwóch szkół stworzyć kierunki edukacyjne przy pomocy pana profesora Tytko, żeby właśnie przygotowywać młodzież w charakterze montażu, jak również i nadzorem nad eksploatacją, żeby ci ludzie, którzy staną się absolwentami naszych szkół, mieli zagwarantowaną pracę. Kolejnym z prelegentów był profesor Ryszard Tytko, który napisał 4-letni program nauczania w zakresie OZE. Podręcznik profesora Tytko, a także nauczanie przy użyciu internetowej technologii e-video klasy, gdzie autor sam poprowadzi lekcje bezpośrednio transmitowane z pracowni OZE z Technikum Elektrycznego w Krakowie, zapewni młodzieży nowoczesny dostęp do wiedzy. Oprócz nowoczesnych metod kształcenia i zwiększenia świadomości społeczeństwa dotyczącej odnawialnych źródeł energii, najważniejsze jest, jak podkreślali wielokrotnie prelegenci, wprowadzanie nowej ustawy o OZE. Ustawa jak gdyby otworzy drogę do rynku, bo gospodarz czy klient nasz musi zapłacić te 20 kilka tysięcy i on musi mieć świadomość, że zostanie włączona do sieci, że będzie mógł sprzedać część energii, że on nie będzie się zajmował sprawami technicznymi, że to zostanie włączone do złącza kablowego i cała instalacja będzie wykonana przez tych naszych chłopców, którzy skończą technikum. Profesor podkreślił, że odnawialne źródła energii niosą ze sobą wiele możliwości w postaci oszczędności i zwiększenia miejsc pracy dla młodych ludzi. Z całą pewnością instalacja urządzeń energii odnawialnej będzie wymagała wielu specjalistów, fachowców, którzy będą umieli zainstalować te urządzenia, będą umieli je obsługiwać, będą umieli je serwisować. I to jest szansa dla młodych ludzi z powiatu kraśnickiego, którzy mogą dzięki temu odnaleźć się na rynku pracy. Żeby wejść na rynek pracy, młodzi muszą się dobrze przygotować. Pomogą im z pewnością wyżej wspomniane, planowane przez zarząd powiatu innowacje pedagogiczne. Kształcenie zawodowe trwa 3-4 lata, a więc jeżeli zaczniemy 1 września 2013 roku kształcenie w klasie energii odnawialnej, to pierwszych absolwentów wypuścimy w 2017. Z pewnością już w tym czasie w Kraśniku będzie dużo instalacji związanych z energią odnawialną. Myślę, że również za przyczyną tych szkół, gdzie będą w międzyczasie uruchamiane kursy doskonalenia zawodowego i w krótszym czasie będzie można przeszkolić monterów i eksploatatorów urządzeń. Ciekawą formą kształcenia i znacznie szybszą jest tak zwane kształcenie kursowe. Kursy zawodowe, które mam szansę prowadzić i też w nich uczestniczyć, to są kursy 48-godzinne, w trakcie których uczestnicy dostają takie podstawowe know-how, czyli po pierwsze uczą się, dlaczego odnawialne źródła energii to jest dobra inwestycja. Wiedzą, jaka jest polityka energetyczna państwa do 2020 roku i dalsza, jakie są perspektywy rozwoju. A potem po prostu po tej teorii klasycznej uczą się montażu już takiego specjalistycznego, spawania, dobierania odpowiednich rozwiązań, łączenia ich ze sobą, tak żeby było to jak najbardziej efektywne energetycznie. Szanse dla rozwoju powiatu kraśnickiego w zakresie odnawialnych źródeł energii można rozpatrywać na wielu płaszczyznach, nie tylko pod kątem kształcenia młodzieży i tworzenia nowych miejsc pracy.
Przede wszystkim upatruję tu największych szans, największe szanse, jeżeli chodzi o fotowoltaikę, czyli wykorzystanie tutaj energii słonecznej, dlatego że województwo lubelskie ma bardzo dobre nasłonecznienie i jest to dobra perspektywa do inwestowania w tą dziedzinę. Na konferencji obecny był Stefan Teigner z Centrum Środowiska i Rozwoju wraz z przedstawicielem niemieckiej firmy FIMAC, specjalizującej się w budowie małych biogazowni. FIMAC okazało się, jak szukaliśmy rozmówcy jako Centrum Środowiska i Rozwoju do tematu biogazu, jako najbardziej kompetentne, bo szukaliśmy na potrzebowanie tutejszych gmin, nie na biogazowni dużego rozmiaru. Na sympozjum zaproszono także przedstawicieli szkół, domów pomocy społecznej, by zapoznać ich z możliwością oszczędności utrzymania tych jednostek przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Myśląc o szkole, to jest bardzo dobry pomysł z wykorzystaniem właśnie ogniw i baterii po to, żeby zmniejszyć koszty utrzymania. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele powiatu staszowskiego, którzy są zainteresowani otworzeniem nowych kierunków kształcenia w swoim regionie. Od nowego roku zamierzamy w zasadzie w ramach innowacji i eksperymentu edukację dla OZE, prawda, wprowadzać systemem, prawda, rozszerzenia programów techniku energetyku i techniku budownictwa. Tyle, co Państwu mogę w tej materii powiedzieć. Jak najbardziej. Myśmy tu przyjechali specjalnie z powiatu staszowskiego, ponieważ na targach Kielce spotkaliśmy się z panem Boguszem, który nas poinformował, że dzisiaj tutaj właśnie w Goście Radowej będzie się odbywało spotkanie na ten temat. Jesteśmy jak najbardziej zainteresowani, żeby na terenie powiatu staszowskiego także myśleć o edukacji w tym kierunku. Mamy szkoły. Swoje wykłady zaprezentowała także firma Continuwind Group, mówiąc o perspektywach budowy farm wiatrowych na terenie powiatu kraśnickiego. Konferencja to początek długotrwałych działań, których podjął się zarząd powiatu kraśnickiego. Długotrwałych, ale niosących dalekosiężne skutki w postaci poprawy sytuacji gospodarczej naszego regionu.